Turystyczna kopalnia węgla w Nowej Rudzie zorganizowała wiele atrakcji zarówno dla starszych, jak i młodszych podczas majówki. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne, konkursy sprawnościowe, loterie fantowe oraz wystawa produktów regionalnych i rękodzieła. Zamknięta kopalnia w 1995 roku, ale już w marcu 1996 roku powstaje Muzeum Górnictwa dzięki właśnie tym fascynatom, fantastycznym górnikom. No i od tego momentu przyjmujemy turystów, pokazujemy, jak ciężka jest praca górnika, albowiem trzeba mieć świadomość, że to była najbardziej niebezpieczna kopalnia na świecie, wtedy kiedy oczywiście był wydobywany węgiel, w tej chwili jest bezpiecznie. Zdarzyło się tu niestety bardzo wiele wypadków i o tym opowiadamy. Turysta dowiaduje się właśnie, dlaczego to była najbardziej niebezpieczna kopalnia, skąd się wziął węgiel, z czego powstał ten węgiel. Podczas majówkowego weekendu turystów nie brakowało. Obecna w kopalni podziemna kolejka jest pierwszą tego typu atrakcją w Polsce, a czwartą w Europie. Niegdyś służyła do przewozów górników, dzisiaj mogą z niej korzystać turyści. Pierwsze pół godziny turysta przebywa w salach wystawowych, na których poznaje krótką historię górnictwa węglowego na ziemiach noworudzkich. I po wyjściu z sal wystawowych trzeba się ubrać w strój górnika, czyli ubrać hełm na głowę. No i właśnie w takim stroju idzie się do części podziemnej. Ważny tu jest kolor hełmu, bo hełmy są kolorowe, żółte, zielone, czerwone, białe i brązowe. No i właśnie każdy ten hełm kolor wybiera sobie podświadomie. Później w kopalni się dowiaduje, jaką rolę, jaką pracę będzie wykonywał. I na przykład wiadomo, że jak ktoś ubierze biały hełm, to będzie sztygarem, czyli bardzo ważną osobą. Natomiast jeżeli czerwony, to będzie elektrykiem. Nie powiem, co będzie robił ten, kto ubierze kolor żółty, bo jest to niespodzianka i to daje w kopalni najwięcej radości i śmiechu. Było przecudownie. Bardzo dużo fajnych rzeczy. Najfajniejszy był pan duch, który nas straszył i jazda kolejką. Było super. Naprawdę. Miejsce jest magiczne. Piękny tunel, piękne wyrobiska. Wspaniale opowiada nam o wszystkim przewodnik. Musimy przeżyć, zobaczyć i poczuć, jak tak naprawdę pracują górnicy. Dziękujemy uprzejmie za to, że mieliśmy możliwość zwiedzenia tego miejsca. Znakomite dosłownie spotkanie. My co prawda przyjechaliśmy z Olkusza. To jest też po prostu tereny, które są po prostu zasobne w kopalnie, zwłaszcza rudy, cynku i ołowiu, bo nawet nieopodal mieszkamy, no ale w kopalni węgla kamiennego byliśmy po raz pierwszy. No, przeżycia wspaniałe, także polecam każdemu, kto przyjedzie. Ciekawe i takie atrakcje na wiele lat. No i jak Państwo widzieliście, są zadowoleni, uśmiechnięci, bo oczywiście spotykają się z wesołym duszkiem, skarbnikiem kopalni, który ich rozśmiesza, straszy i sprawia, że zwiedzanie nie jest tak smutne, tylko raczej wesołe. W nadziemnym kompleksie górniczym można także zobaczyć unikalne na skalę światową piece i wieże szybowe. Jest to jeden z nielicznych zachowanych w tak doskonałym stanie XIX-wiecznych obiektów przemysłowo-wydobywczych. Zwiedzanie kopalni trwa około godziny. W kopalni pokazujemy, na czym polega ta trudna i niebezpieczna praca górnika. Pokazujemy, jakie urządzenia pracują. Uruchomiliśmy prawie wszystkie urządzenia, którym posługiwał się górnik w tej kopalni. No jak Państwo słyszeliście, szybko mija czas i najczęściej słyszymy od turystów to już, więc chcieliby jeszcze raz, tak? Także jest atrakcyjnie i ciekawie. W podziemnej trasie turystycznej kopalni węgla zlokalizowanej na byłym polu górniczym Piast, dawnej kopalni Nowa Ruda, przewodnicy prezentują sposoby zabezpieczania chodników i objaśniają stosowane niegdyś metody pracy górników. Można tu zobaczyć dawne maszyny górnicze i wagoniki podziemnej kolejki, służące niegdyś do przewożenia ludzi i transportu węgla. Dziś mogą z niej korzystać zwiedzający kopalnie turyści. Skomplikowanym labiryntem chodników zwiedzający docierają do szybu, którym przed laty górnicy byli zwożeni do pracy na kolejnych, głębszych poziomach kopalni. Dziś szyb ten jest całkowicie zasypany, ale sceneria wejścia do windy wygląda bardzo realistycznie. W kopalni można wszystkiego dotknąć, przesunąć czy podnieść, aby sprawdzić, jak ciężki był górniczy trud. Będąc w Górach Sowich czy też w Kotlinie Kłodzkiej, nie sposób pominąć na swych turystycznych ścieżkach tego wyjątkowego miejsca.